Przedwyborcza debata w Radiu Doksa. Na antenie Radiadoksa czas na kolejną debatę z kandydatami, którzy dostali się do drugiej tury wyborów. Na Opolszczyźnie mieszkańcy 23 gmin pójdą w najbliższą niedzielę do urn, żeby wybrać wójta, burmistrza lub tak jak w przypadku Kędzierzyna Koźla prezydenta. Jedną z takich gmin jest Opolski i to właśnie z kandydatami na wójta Tarnowo-Opolskiego dziś będę miała okazję rozmawiać. Przed mikrofonem Diana Bogacz-Kotulak. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a ze mną w studiu Magdalena Chudowska, obecnie pełniąca funkcję zastępcy wójta gminy Tarnówopolski, która w tych wyborach startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Muca. Dzień dobry. Dobry Oraz pan Rudolf Urban w mijającej kadencji przewodniczący Rady Gminy, który startuje z własnego komitetu komitetu wyborczego wyborców Rudolfa Urbana. Dzień, dzień dobry, dobry państwu, dzień dobry pani. To jeszcze dodam, że w przypadku pierwszej tury niewiele zabrakło, a właśnie ta pierwsza tura przyniosłaby rozstrzygnięcie, ponieważ najwyższy wynik uzyskał właśnie pan Rudolf Urban, dokładnie 49,9% głosów. Natomiast panią Magdę. Chudowską poparło ponad 35% głosujących, ale tak jak powiedziałam, pierwsza tura rozstrzygnięcie nie przyniosła, zatem ostateczna decyzja należy do mieszkańców w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, to wtedy ten wybór się dokona, ale zanim wybór, to najpierw dyskusja o przyszłości gminy i mam nadzieję, że z taką właśnie będziemy mieć dzisiaj do czynienia podczas debaty. Technicznie tylko przypomnę, moje pytanie Wasze odpowiedzi, każdy z Was po dwie minutki będzie miał na odpowiedź, ale pomiędzy turą pytań będziecie mieli Państwo szansę, żeby odnieść się do odpowiedzi kontrkandydata, i tutaj po minucie będziecie mieli szansę na takie odniesienie, więc na tą interakcję i na rozmowę pomiędzy Wami również liczę. To w takim razie, jeśli jesteście gotowi, to możemy zaczynać. Mówiłam, że rozstrzygnięcie w, najbliższy, w najbliższą niedzielę, a dzisiaj chciałabym porozmawiać i o problemach, i o wyzwaniach, które przed gminą stoją i od tych problemów chciałabym rozpocząć, ponieważ w grudniu ubiegłego roku lokalne media sporo czasu poświęciły właśnie uwagi gminie Tarnów Opolskich ze względu na rosnące ceny za ścieki. W grudniu ubiegłego roku mieszkańcy części gminy zostali zaskoczeni horrendalnymi, bo ponad 300% podwyżkami za odbiór ścieków. Nowe stawki zostały wprowadzone przez Opolski WIK. Wody Polskie zatwierdzając stawki uznały, że są one uzasadnione ekonomicznie. Władze gminy odwoływały się od decyzji do sądu administracyjnego, ale nie zmienia to faktu, że obecnie mieszkańcy muszą płacić zdecydowanie wyższe rachunki. Czy do takiego stanu rzeczy mieszkańcy po prostu muszą się przyzwyczaić? Czy jest szansa na jakieś zmiany, na rozmowy między innymi z Opolskim WIKiem? Jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu? I najpierw o odpowiedź proszę panią Magdalenę Chudowską. Oczywiście tak jak pani redaktor zauważyła, jest to problem chyba, e, który najbardziej w ostatnim czasie nurtuje mieszkańców. Z uwagi na to właśnie, że ta podwyżka była e, tak drastyczna. Oczywiście w przestrzeni publicznej pojawia się e, wiele e, form dyskusji, padają też zarzuty, kto jest odpowiedzialny, czy można było zrobić coś więcej e, i jak ten temat rozwiązać. Uważam, że należy go rozwiązać i doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy płacili mniej, żeby płacili takie rachunki, na jakie ich stać. Już teraz wiemy, że powinniśmy w jakiś sposób porozumieć się z Wikiem, żeby ten temat rozwiązać, ale kompleksowo. Nie chodzi tutaj... O formę tylko dopłat, bo dopłaty objęłyby jedynie te trzy miejscowości, które zostały um, obciążone podwyżką. Mam tutaj na myśli Nakłotarnów-Opolski, cztery, przepraszam, Koserowice e, i Miedziano. E, natomiast pozostaje jeszcze kwestia e, nieskanalizowanych miejscowości i tych posesji, które nie mają dostępu do kanalizacji, mają zbiorniki szczelne. No i przywór i kątów opolskich, gdzie taryfa jest odrębna. Te miejscowości przez wiele lat płaciły więcej, teraz płacą mniej, ale każdy chciałby tej sprawiedliwości. Więc. W pierwszym etapie uważam, że powinno się, zresztą też byłam na takiej rozmowie u pana prezesa Wiku. Nie zajmuję się tematem długo, bo dopiero od dwóch miesięcy. Natomiast byłam porozmawiać na temat tego, czy możemy wrócić do tematu umorzenia podatku, który spowodowałby obniżenie tej kwoty za ścieki. Byłaby to jakaś różnica około 5 zł. Padły warunki ze strony WIK-u, twarde, yy, i te uzgodnienia nie dotyczą tylko naszej gminy. To ale postawmy kropkę, będzie szansa, żeby się odnieść. Yy, co na to kontrkandydat? Pan Rudolf Urban. Zgodzę się w zupełności z, z panią kandydatką, z panią wójt, że z tym tematem trzeba coś zrobić i trzeba zrobić z tym coś szybko. Fakt, że i tutaj też trochę że powiem, przyjmę winę na siebie i na nas jako, jako gminę, że może za długo żeśmy rozmawiali o tym od stycznia, że trzeba coś z tym zrobić zamiast faktycznie coś z tym zrobić. To jest wielki problem, ponieważ mieszkańcy, jeżeli mają płacić naraz 300% więcej za, za ścieki, to na inne wydatki też brakuje środków. Ja otrzymywałem w poprzednich tygodniach ileś tam Whatsappów, SMSów, czy fizycznie przynosili mi ludzie faktury i mówili, jak teraz mamy, mamy się poradzić sobie z naszymi budżetami domowymi. I globalnie tak jak pani Magda powiedziała, żeby, żeby załatwić to globalnie, jasne, to jest ten plan też dla mnie długofalowy, ale myślę, że jednak tak do, nie tyle docelowo, ile tak na już tym mieszkańcom tych czterech miejscowości trzeba by było. Na czas, aż dostaniemy, mam nadzieję, że pozytywną dla nas decyzję sądu administracyjnego, e, jakoś jednak pomóc. To by była taka doraźna e, pomoc. Ja wiem, że może część mieszkańców by uznała to za, za niesprawiedliwe. To nie musi być pomoc, która by miała e, trwać nie wiadomo jak długo, bo później miałyby wejść e, w życie po uzgodnieniach z wikiem, które no właśnie nie są łatwe. E, miałyby wejść jakieś e, globalne rozwiązania. E, ale w tym wypadku teraz, no faktycznie mieszkańcy. Tych czterech miejscowości zamiast płacić około 6 zł, płacą 23 zł za, za metr sześcienny ścieków. To jest... Czyli jest pan zwolennikiem dopłat? Ja jestem zwolennikiem dopłat i też taką, taki projekt uchwały na, na czy złożyłem do e, Urzędu Gminy, ale e, no tu e, opinia Radcy prawo. Czyli dopłaty była mimo że dla wszystkich. Dopłaty tak doraźne na czas, aż będziemy mieli załatwioną e, kwestię globalną z żeby się porozumieć na lata, na, mam mm -hmm. nadzieję, do przodu. Magdalena Chudowska, co pani na to? Chciałabym się odnieść do tego tematu, bo to nie jest tak, że pojawił się on e, teraz nagle i że wcześniej Rada nie była e, informowana. E, przyjrzałam się temu e, tak trochę bardziej wnikliwie i faktycznie w, e, z końcem roku, to było pismo datowane, jest na koniec listopada. 2022 roku Wik wystosował takie pismo. Jedno było do Wójta, e, chodziło o umorzenia, a drugie do Rady Gminy i tam WIK e, informował e, o swoim stanowisku, że utrzymanie jednolitych stawek dla całej tej aglomeracji e, jest ich zdaniem, e, Zaburza zasadę proporcjonalności i że jednak gmina Tarnów powinna płacić więcej z uwagi na to, że generuje wyższe koszty. I zwrócił się w tym piśmie do Rady Gminy, żeby rozważyć możliwość dopłaty i umorzenia podatku od nieruchomości. Pan przewodniczący przedstawił to pismo na sesji w lutym już ubiegłego roku, czyli na początku roku 2023. Czyli gmina nie była zaskoczona? No nie powinni być zaskoczeni radni i też pan przewodniczący, bo WIK sygnalizował mhm. te podwyżki. Zostawiamy kropkę można się odnieść? Tak, bardzo chętnie. E, czym innym jest pismo, które sygnalizuje, jeżeli e, nie jestem teraz w stanie zweryfikować, czy było, to mhm. będzie trzeba sprawdzić. E, I też w tym momencie, żeby, żeby sprawdzić, jak decyzja, czy, jak ta, jak, czy dlaczego taka, a nie inna ewentualna decyzja Rady Gminy była podjęta, to trzeba by było wziąć teraz, przesłuchać najpierw sesję z, z lutego, jak pani powiedziała, 2023, żeby zobaczyć, dlaczego, jeżeli decyzji nie było, jak pani powiedziała, to dlaczego jej nie było, czy to wynikało z dyskusji, czy to wynikało z jakichś wstępnych już rozmów między wójtem a radnymi, czy, czy jakąś deklaracją, że, że będzie inna, czy będą inne rozmowy podejmowane, więc... Zanim bym się odniósł do tego, że, że Rada Gminy wcześniej wiedziała, to musiałbym najpierw odsłuchać sesję. Na szczęście od tej kadencji mamy tą sesję nagrywaną zawsze od początku. No do końca. to kontynuując ten wątek, pozwolicie państwo, bo nawiązując jeszcze do, do, do tego tematu, bo wydaje mi się, że w tej kwestii najważniejszy jednak jest fakt poinformowania mieszkańców, że takie podwyżki na nich czekają, czy w perspektywie są możliwe. Natomiast stan jest taki, jaki jest. Sprawa jest w sądzie administracyjnym. Rozmowy z wikiem trwają. Być może przyszła rada Rada Gminy będzie dyskutować na temat ewentualnych dopłat, ale co długofalowo to oznacza? Gdzie jest źródło problemu? Czy mieszkańcy rzeczywiście w perspektywie kolejnych lat muszą się liczyć z tymi kosztami i czy rzeczywiście, bo takie opinie też się pojawiały, że źródłem problemów jest oczyszczalnia ścieków w Kosorowicach, więc jeśli tak rzeczywiście jest, to jakie tutaj są pomysły na rozwiązanie tej kwestii właśnie w służbie mieszkańców, a dokładnie w służbie ich portfeli. To teraz Odpowiedź proszę pana Rudolfa Urbana. Moim zdaniem kwestia y, oczyszczalni ścieków jest jednym z problemów nie jest jedynym. Jednym jeden z problemów jest kwestia właśnie podatków czy umorzeń od podatków, bo to jest jedna rzecz. Inną rzeczą jest kwestia oczyszczalni i generalnie problem, który mamy z oczyszczalnią, a raczej doprowadzeniem wystarczającej ilości czystej wody do przepływającej obok rzeki Strugi czy Lutni, jak zwał tak zwał, żeby te ścieki mogły być w sensowny sposób odprowadzone później dalej. I to będzie, to może wymagać dodatkowych inwestycji w następnych latach. Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy to jest kwestia roku, dwóch czy trzech, ale kolejnych inwestycji w następnych latach. Uważam jednak, że jeżeli nie będziemy mieli możliwości, aby pozyskać środki zewnętrzne my, czy WIK, czy my wspólnie na, na modernizację tej oczyszczalni ścieków um, i trzeba by było wykonać tą modernizację samemu, no to też będzie, czy może oznaczać znowu podwyżkę cen dla naszych mieszkańców. E, więc tu bardzo... Ostrożnie trzeba do, do tego tematu podchodzić z, yy, i to też yy, dlatego do tematu samego, samej oczyszczalni. Yy, tak żeby yy, nie, nie rzucać się zaraz na pierwszy lepszy pomysł, który się może gdzieś komuś pojawić. Tylko przemyśleć, które pomysły, bo różne pomysły na stole leżały, była i yy, przebudowa oczyszczalni yy, jako przepompownie, yy, była budowa kolektora do, do odry, było, yy, była rozbudowa oczyszczalni. Przemyślmy najpierw, który z tych yy, yy, Wariantów jest do wykonania za normalne, sensowne pieniądze. Um, I to wtedy może przynieść nam jakieś efekty. I plus jeszcze um, kwestia tego, że na pewno jest um, kwestia budżetu, czy kwestia podatków, umorzenia od podatków to jest też problem dla naszego budżetu gminy. To też musimy dobrze przemyśleć w samej gminie. Czy gminy na to stać? Czy na czy to stać i na ile nas stać? Mhm. Pani Magdalena Chudowska. Jeżeli chodzi o te umorzenia, to faktycznie no, jest to rozwiązanie, które teraz ma być wprowadzone, żeby w jakiś sposób mieszkańcom pomóc. Natomiast dopłaty z tego, co się orientowaliśmy, jednak będą generowały wyższe koszty co do oczyszczalni. Jak najbardziej remont jest konieczny, ale uważam, że nie jest dobrym pomysłem, żeby gmina przejmowała ten obiekt w takim stanie. Dlatego, że e, większe możliwości ma większy podmiot, jeżeli chodzi chociażby o pozyskanie środków e, i też doświadczenie w tym zakresie. Dlatego uważam, że e, powinno się dążyć do osiągnięcia porozumienia z Wikiem i tymi gminami, które m, też wspólnie w tym temacie uczestniczą. Najbliżej nas jest Izbicko i oni są z nami w tej aglomeracji. E, więc jeżeli te kwestie będą rozwiązane. Plus jeszcze kwestie związane z kosztem wywozu szamba ze zbiorników szczelnych, a to też dotyczy mieszkańców naszych sołectw. Wtedy będzie można mówić o, o jakimś takim satysfakcjonującym, ale stabilnym, długotrwałym rozwiązaniu. Natomiast jeżeli mielibyśmy już mówić o dopłatach, to żeby one były sprawiedliwe, to powinniśmy rozważyć dopłaty do wody, bo wtedy ta dopłata będzie równa. A jeżeli będziemy różnicować te dopłaty, to zawsze ktoś. Do, do ścieków, to zawsze ktoś będzie pokrzywdzony. Mhm. Chciałby się jeszcze pan odnieść, czy kończymy temat związany z, nie, z, z Wikiem? Nie, bardzo ja muszę się go odnieść do, do, kwestii, do, do kwestii samej wody. Tematy... Tak, do samej kwestii wody. Um... Bo nas, i tu jakby tylko tyle chciałbym się, się odnieść, że nas też za chwilę czeka, będzie czekać też kwestia złożenia taryfy do Wód Polskich o, o taryfę na wodę i ścieki do tych dwóch miejscowości, przywory i kąty, które, które nie są w aglomeracji tarnowskiej, że powiem. Więc tutaj też musimy się jako gmina, mając doświadczenie ostatnie, że decyzje są różnie podejmowane poza nami, do tego, dobrze przygotować i na czas mieszkańców przygotowywać i też szukać dobrych rozwiązań, żeby naraz też nie były te ceny za ścieki i, wody, i wodę przez nas wnioskowane za wysokie. Mm -hmm. To ostatnia minutka jeszcze w tej kwestii i następny temat. No właśnie chciałam podkreślić, że właśnie dlatego, żeby mieszkańców nie obciążać już dodatkowymi podwyżkami Spółka nie zawnioskowała o nową taryfę, wycofa, znaczy, przepraszam, zawnioskowała, ale wycofała, żeby mieszkańcy nie mieli podwyżki cen wody w tym momencie, kiedy mają tak drogie ścieki. Dodatkowo spółka planuje też takie inwestycje, które mają obniżyć koszty. Inwestycje związane też z odnawialnymi źródłami energii, które mają wpłynąć na. Na cen eksploatacji, więc myślę, że to trzeba też traktować łącznie. Tak jak już jesteśmy przy inwestycjach i ten temat został wywołany, to o nie chciałam Państwa zapytać e, o te inwestycje, które przed gminą stoją. E, jakimi tematami w pierwszej kolejności powinien zająć się nowy wójt? Jakie, Waszym zdaniem, są te najpilniejsze inwestycyjne potrzeby gminy Tarnów-Opolski, Pani Magdalena Chłodowska? Tych potrzeb jest bardzo dużo i nie można wskazać tylko jednego kierunku. Ścieki i te ceny, no to jest jeden temat, ale jeżeli mówimy o inwestycjach, to wsłuchując się w głosy mieszkańców, zawsze na pierwszym miejscu wymieniają drogi i całą infrastrukturę drogową, więc tutaj ścieżka pieszo-rowerowa i droga w kierunku Nakła, czyli ulica Nakielska w Tarnowie Opolskim, Tarnowska w Nakle. Jest to droga powiatowa, więc inwestycja, która miałaby tam się realizować, musi być partnerska i, i, i wspólna. Powiat już realizuje zadania związane z projektem. Gmina częściowo też partycypuje w kosztach. Wcześniej zleciliśmy program funkcjonalno-użytkowy. Chyba dwie sesje temu była głosowana dopłata do dalszej części projektu w wysokości 100 tysięcy złotych. Więc to jest taka inwestycja, której wagę często podkreślają mieszkańcy. Inna rzecz to budowa przedszkola w Tarnowie Opolskim i to jest temat, który wybrzmiał już w poprzedniej kampanii. To, to jest naprawdę bardzo pilna inwestycja, ale były trudności związane. Z zaprojektowaniem tego obiektu na działce gminnej, która jest idealna, żeby tam znalazło się przedszkole. Najpierw musiało zostać zmienione studium, później plan, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To zajęło e, tak naprawdę kilka lat i dopiero mogliśmy zlecić projekt. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę w lipcu ubiegłego roku. Projekt został złożony oczywiście do Polskiego Ładu, nie otrzymał dofinansowania. Ale jest aktualny i myślę, że to będzie jedna z ważniejszych inwestycji, które powinny zostać zrealizowane w tej kadencji, bo naprawdę wszyscy już na to bardzo czekają, a stare przedszkole jest w fatalnym stanie. Poza tym mają być tam dwa oddziały żłobkowe, a przedszkole ma pomieścić znacznie więcej dzieci, co pozwoli nam zlikwidować problem braku miejsc w przedszkolach. Drogi, przedszkole i ścieżki rowerowe podpisałby się Pan pod tymi najpilniejszymi inwestycjami? Tak, prawie. To gdzie jest pod to droga, ale? Gdzie pod jest to drogami ale? się podpisuje jak najbardziej. Dodaję, dodałbym do tej infrastruktury drogowej jeszcze wiele, wiele miejsc, które, gdzie są w nocy egipskie ciemności, więc wymiana, nie tyle wymiana, bo na to też z Polskiego Ładu środki Gmina otrzymała, ale stawianie nowych punktów oświetleniowych, bo co rusz takie wnioski do gminy przychodziły. Mieliśmy swego czasu, teraz nie pamiętam, czy to funkcjonowało przez rok, czy przez dwa. Taką dobrą umowę, że było ileś tam środków na to, żeby w każdej wiosce po jednej, a w Tarnowie, jako że to jest największa wieś, po dwie, a może nawet po, po, po trzy lampy rocznie wymienić. Ale to się niestety, ten, ten plan szybko się, się zmienił. A on się sprawdzał o tyle, że każda wioska. W tym momencie miała swoje, czy była sukcesywnie wymieniana, albo i dostawiane były lampy w tym miejscu. Więc mamy drogi, ja bym dołożył lampy, później ścieżki rowerowe, przedszkole jak najbardziej, ale nie zapominajmy też, że mamy dużą część gminy jeszcze nieskanalizowaną, i tu jest problem, w moim przekonaniu, jeden z największych a szczególnie dlatego, że mamy jednak nieskanalizowaną w ogóle miejscowość Raszową, gdzie mamy ujęcie wody i to na dzisiaj najczystszej wody, więc tam ten problem jest największy. Pewne kroki zostały poczynione, ja z, z kolei przy moich spotkaniach z mieszkańcami słyszałem, że, że nie, nie do końca są ucieszeni z tym, że na jakiej działce ta modułowa oczyszczalnia ma, ma powstać. Boją się nie tylko zapachu, ale także jak tam mają szamba do, dojeżdżać na razie. Też nie wiem, czy, czy taka modułowa oczyszczalnia może przyjmować wozy asynizacyjne. To jest kwestia do, do wyjaśnienia, ale sam fakt, że miejscowość Raszowa i Walidrogi nie mają ani metra kanalizacji, i tym należałoby się również zająć, no bo, bo to są takie podstawy: droga, ścieżka, czy lampa i kanalizacja. A mieszkańcy sma. czekają i zakładam, że są zniecierpliwieni. Za chwilę będziemy, będzie szansa, żeby się odnieść do, do, do tych odpowiedzi. Ja przede wszystkim również będę pytać o to, gdzie szukać środków, bo plany związane z inwestycjami są ambitne, ale wiemy, że gminne budżety nie są z gumy. Kołderka jest zawsze za krótka, więc te priorytety trzeba mądrze porozkładać i przede wszystkim szukać zewnętrznych środków na sfinansowanie tych ambitnych planów. I o tym między innymi będę rozmawiać z kandydatami na wójta Tarnowa Opolskiego już w internetowej części naszej dzisiejszej rozmowy. Cała debata będzie do słuchania na stronie internetowej Radia Doxa, na naszym Facebooku oraz na YouTubie, więc już teraz serdecznie zachęcam i zapraszam. Słuchaczom Radia dziękujemy i przenosimy się do internetu. No to pani Magdo, można się odnieść w takim razie do Bardzo tych Bardzo chętnie do tych się planów. odniosę, yy, dlatego, że Projekt kanalizacji, a w zasadzie to, co dalej w tym, w tym temacie zrobimy, to nie jest temat nowy. Omawiany od lat, potrzeba dostrzegana. Składaliśmy wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie na budowę tej kanalizacji, również nie otrzymaliśmy. Dlatego powstała inna koncepcja oczyszczalni modułowej, o której pan kandydat wspomniał. Działka została wybrana i zakupiona w taki sposób również decyzją Rady Gminy, bo to wszystko nie jest tajemnicą i jest dyskutowane na komisjach, jest, decyzje są podejmowane przez radnych. Działka została wskazana i zakupiona zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Trzeba patrzeć na to, że nie możemy sobie wybierać tych lokalizacji dowolnie. Więc ta lokalizacja, która została wybrana, zaakceptowana i na którą zostały wydane środki, po prostu jest na obrzeżu miejscowości. Mieszkańcy, chciałabym Ostatnie tylko zdanie. się odnieść, mieszkańcy mają obawy, ale chcemy zabrać ich na wizytę studyjną do Byczyny, gdzie taka oczyszczalnia funkcjonuje właśnie ze zlewnią. I będą mogli zobaczyć, że to nie jest coś, co jest uciążliwe i nie jest to uciążliwe, jest szanse, 3... szansa, żeby się odnieść? Do samej kanalizacji się samej... nie będę odnosił, ale do wypowiedzi, do poprzedniej. wypowiedzi tak. proszę bardzo. Chciałem się odnieść jeszcze do, do, do kwestii przedszkola, bo to też ostatnio było też na, na różnych forach, mieli bardziej publicznie też dyskutowane. Ja się nie bardziej zgodzę z tym, to jest, jest problem, bo nasze przedszkole w, w Tarnowie, które teraz funkcjonują, jest patrząc na to architektonicznie, jest przepiękne, bo to jest bardzo ładny, stary budynek w centrum wsi, ale on jest niefunkcjonalny, o tym wszyscy, wszyscy wiemy, więc, więc wybudowanie przedszkola nowego wraz ze żłobkiem jak najbardziej jest, jest potrzebne. Um, tylko ostatnio, kiedy e, też pani e, mówiła o kosztach, trochę one mnie przerażają, te 35 milionów, więc e, moim zdaniem należałoby pom może pomyśleć e, albo o tym, czy to takie koszty zostały nie wiem, Dobrze zaplanowane albo są po prostu tylko szacunkowe na razie, bo, bo to naprawdę jest dużo. Ja się odniosę tak. do tego, jeżeli pani redaktor pozwoli. Proszę bardzo. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 35 milionów złotych. Ale należy pamiętać, że jest to duży obiekt dostosowany pod osoby niepełnosprawne, dlatego że przedszkole ma być przedszkolem integracyjnym. Tak jak mówiłam, dwa oddziały żłobkowe, ponad 200 dzieci, cztery gabinety lekarskie sale do integracji sensorycznej, wyjście do ogródków jordanowskich zaprojektowanych adekwatnie do wieku dzieci, plus zaplecze socjalne, rowerownia, wózkownia. Naprawdę ono już spełnia te najwyższe standardy, bo chcielibyśmy, żeby, żeby dzieci miały godne warunki, a poza tym ten projekt jest projektem obiektu modułowego. Bo skoro chcieliśmy zabiegać o środki z Polskiego Ładu, wiemy dobrze, że tam okres realizacji projektu jest krótki. Takie przedszkole powstaje około 8 miesięcy, we Wrocławiu niedawno takie się zbudowało. I ono już jest wyposażone. Tam nie trzeba e, ponosić kosztów e, wykończenia. No dobrze. A Stąd kandydat cena. ma e, wątpliwości co do samej idei budowy nowego przedszkola połączonego ze żłobkiem, czy głównie chodzi o, o, o koszty realizacji nie, takiego ja patrzę, przedsięwzięcia? Ja, patrzę, ja to patrzę pod kątem, pod kątem samych kosztów, bo, bo idea, tak jak powiedziałem wcześniej, to przedszkole wraz z żłobkiem jest nam potrzebne. Kropka. Mhm. Um, mnie, m, mnie tylko jakby przeraża kwestia e, kosztów. E, ponieważ kiedy ja robiłem takie rozeznanie no to nie jest już kosztorys inwestorski, ale rozeznanie żeby takie przedszkole czy przedszkole ze żłobkiem no może nie z, nie wiadomo z jakimi innymi dodatkowymi pomieszczeniami to ono się mieściło w, w granicach maksymalnie 15 milionów. To też jest dużo, bo to też to jest, to jest ogromny, ogromne obciążenie dla naszego budżetu. Nawet jeżeli uzyskamy na to dofinansowanie, no to jeżeli ono będzie dopiero z refinansowania, no to najpierw trzeba samemu też na to wydać środki, te środki trzeba mieć. Więc tu na pewno moim zdaniem trzeba się nad tym projektem jeszcze raz pochylić, tak, żeby, żeby zobaczyć, czy, czy wszystkie koszty tam są racjonalne. No to porozmawiajmy w takim razie o tych kosztach, bo ambitne Plany inwestycyjne oczywiście trzeba mieć. One mogą być bardziej lub mniej zróżnicowane. Mieszkańcy, oczywiście, na realizację inwestycji zakładam, czekają tak w kontekście żłobka, i kolejnych dróg czy ścieżek rowerowych. Natomiast, tak jak w części antenowej powiedziałam, budżet nie jest z gumy, a kołderka zawsze jest za krótka. W takim razie, jak okiełznać ten inwestycyjny rozmach? Gdzie szukać środków na dofinansowania? Jaki jest też stan finansów gminy? I to powinna być odpowiedź na to, czy gmina stać na realizację tych większych bądź mniejszych inwestycji? To teraz na odp odpowiedź proszę pana Rudolfa Urbana. Na pewno musimy um, zabiegać o środki e, zruszającego wreszcie po latach zastoju e, KPO, e, tylko że tam mamy, i to mnie trochę przeraża, e, że tam mamy krótki okres na wydatkowanie tych środków, więc e, na wiele naszych inwestycji, które chcielibyśmy e, wydać środki, e, musielibyśmy już teraz mieć gotowe, gotowe projekty. Niektóre są. Fakt, inne się może tworzą w ramach, czy, czy tworzy powiad na przykład na, na część ścieżki. I trochę tutaj ubolewam i pozwolę sobie wykorzystać swój czas antenowy, żeby odnieść się do powiatu, że ubolewam, że najpierw miała być zaplanowana przez powiat ścieżka rowerowa od Tarnowa aż do Nakła, a naraz zatrzymali się w połowie drogi. No ale dobra, będzie, będzie może i drugi etap. Więc to jest, to jest jakby największa pula, z której będzie można moim zdaniem czerpać środki. Tylko, że niestety właśnie krótko, krótkoterminowa. Um, ale no z tego musimy skorzystać, jeżeli przez całe lata na te, na te środki czekaliśmy wszyscy, no to też to będzie naszym, naszym moim zdaniem, głównym źródłem finansowania. A pieniądze no, na o... własne się uzbierają, patrząc na finanse gminy? Jest, nie, jestem, nie jestem sceptycznie nastawiony, ale jestem ostrożnie nastawiony, czy na pewno na wszystkie te środki z naszych z naszego budżetu będziemy mieli na, na wkład własny. Czyli jestem Jest... zwolennikiem oszczędnego gospodarowania zasobami mimo wszystko? Tak, jestem, jestem zwolennikiem generalnie oszczędnego gospodarowania zasobami w gminie i to nie tylko jeżeli chodzi o, o wydatki na, na bieżące remonty czy inwestycje, ale także jeżeli chodzi o, o wydatki choćby i na, na przykład na wójta Gminy. Magdalena Chudowska. Chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o środki z KPO, to jesteśmy przygotowani, żeby o nie zabiegać i co więcej, już to robimy. Chociażby w ramach klastra energetycznego, który zawiązaliśmy wspólnie z Powiatem Krapkowickim, Gminą Strzeleczki i Gminą Pruszków. Pierwszy wniosek został złożony już z końcem ubiegłego roku. To jest taka, taka, takie zadanie pilotażowe odnośnie Banku Energii, instalacji przy Hali Sportowej i szkole w Tarnowie opolskim. Oczywiście będziemy też e, wnioskować o e, fundusze w zakresie dokumentów planistycznych, e, zadania związane z ochroną środowiska to, co już wspomniałam. E, I tak naprawdę jesteśmy gotowi, żeby starać się o dofinansowanie wszędzie, gdzie jest to możliwe, i cały czas to robimy. Chociażby w ubiegłym roku e, wnioski, na które złożyliśmy e, projekty, Uczestnicząc w trybach konkursowych, to było około 50 milionów złotych. Te nie otrzymane, a otrzymanych też było dużo, więc naprawdę staramy się wykorzystywać każdą możliwość, żeby te środki pozyskać. Odniosę się jeszcze do tego przedszkola. Jak ktoś buduje dom, to dobrze wie, że postawienie budynku systemem tradycyjnym to jedno, a wykończenie go i wyposażenie to drugie. Wartość 35 milionów jest wartością kosztorysową. Nikt jej nie wymyślił, więc, więc myślę, że to po prostu odzwierciedla dzisiejszy stan, jak wygląda rynek pracy, jakie są ceny pracy, materiałów i tak dalej. To dopytam. też jest pani zwolenniczką oszczędnego gospodarowania gminnymi zasobami? Jestem zwolenniczką. Racjonalnego i rozważnego gospodarowania, i cały czas to robimy. Zresztą w rankingach, które dotyczą naszej gminy i finansów, podkreślane stale jest to, że nasz budżet jest rozważny, że zawsze mamy ten zapas, że możemy jeszcze skorzystać, zadłużyć się, żeby jeżeli pojawią się nowe możliwości, żeby nie być pod tą czerwoną linią. Powiem tylko, jeżeli chodzi Ostatnie o zdanie. zadłużenie mhm. gminy. To w 2019 roku było to bodajże 12 milionów 700, a w ubiegłym roku tylko 100 tysięcy więcej. A czy chciałby Pan rac... się odnieść do tej y, wypowiedzi, czy idziemy dalej? Tak, ja się chętnie odniosę. Tylko w kwestii, w kwestii klastra, bo to jest w tym momencie rzecz, którą trzeba będzie naprawdę dobrze pociągnąć, bo różne. Także polityczne decyzje, które odgórnie na nas będą spadały z jakimiś różnymi ekologicznymi normami, które trzeba będzie wypełnić, to, to takie klastry nas, nam na pewno pomogą. Ja się tylko trochę dziwię, dlaczego ten nasz klaster jest aż tak moim zdaniem egzotyczny. No bo jednak większość partnerów jest po drugiej stronie Odry: no bo to strzeleczki i walce. Nie walce. Przepraszam, strzeleczki, Pruszków, tak. No dobra, strzeleczki, Pruszków e, e, i powiat Krapkowicki. E, e, dlaczego by nie stworzyć, e, e, czy dlaczego nie stworzyliśmy jako gmina lepszego e, e, klastra bardziej z sąsiadami? No bo przecież sąsiadami zawsze jest bliżej. Mhm. No to można powiatem Krapkowickim nie, nie jest to już e, nasza pierwsza współpraca z. E, jeżeli chodzi o te podmioty i tamten teren, więc jak najbardziej też można powiedzieć, że są po sąsiedzku. Nie traktuję tego partnerstwa w żaden sposób, jakby było egzotyczne, jeżeli ma przynieść korzyści naszej gminie i ma potencjał, a oczywiście zostało to poprzedzone pewną analizą, to uważam, że rozmawiać, współpracować trzeba z każdym, jeżeli przyniesie to korzyści dla naszej gminy. Yy, I uważam, skoro jesteśmy z Pruszkowem chociażby w aglomeracji opolskiej, dlaczego nie ma być naszym partnerem w, w ramach klastra? Nie rozumiem tego zarzutu. Jeżeli tak, chciałby się Pan odnieść, to idziemy do kolejnego tematu, myślę, ważnego dla mieszkańców, a szczególnie patrząc pod kątem również sąsiednich gmin, powiem, ta kończąca się kadencja przyniosła niektórym gminom wokół Opola czy, czy w ramach Powiatu Opolskiego gminną komunikację, także bezpłatną. Dla przykładu Umiany Turawa, Dąbrowa, Murów, w przypadku właśnie niektórych gmin, mieszkańcy tych gmin mają bezpłatną komunikację. Podobno w Tarnowie też są takie plany, więc, czy rzeczywiście mieszkańcom obiecujecie darmową komunikację, czy no to jest szansa, żeby o tym powiedzieć? Magdalena Chudowska. Chciałam powiedzieć, że złożyliśmy wniosek w ramach naboru uzupełniającego, jeżeli chodzi o, o komunikację gminną bezpłatną autobusową. Otrzymaliśmy pozytywną decyzję. Czekamy na informacje odnośnie terminu podpisania umowy. Z końcem sierpnia ta komunikacja ma zostać uruchomiona. Padały pytania, dlaczego dopiero teraz? Więc chciałabym się odnieść. Temat nie jest nowy, bo już wiele lat temu był rozważany, tylko że wówczas dopłata do kilometra była znacznie mniejsza najpierw złotówka, potem złoty 20, a teraz 3 złote. Ale co dodatkowo jeszcze zadecydowało o tym, że złożyliśmy ten wniosek, to to, że kończył nam się przetarg na dowóz uczniów i można te dwa tematy połączyć skoro wydajemy miesięcznie kilkanaście tysięcy na ten transport, możemy to włączyć do tego systemu komunikacji, a to też pozwoli korzystać dzieciom, które nie chodzą do szkół obwodowych swoich, żeby mogły poruszać się tym transportem. I w ten sposób skomunikujemy wszystkie sołectwa gminy, nie tylko ze stacjami przesiadkowymi, chodzi mi o pętlę MZK, przy tej granicy miasta Opola, ale też i stacja PKP w Tarnowie, to od kiedy mieszkańcy polskim, będą mogli korzystać? Z końcem sierpnia. Tak, żeby przed rokiem szkolnym już mieszkańcy mieli czas się przyzwyczaić i oswoić do tego, że taka oferta jest. Ale co chciałam podkreślić, nie zakładamy tutaj kursów do Opola w taki sposób, żeby tych kursów mogło być więcej po terenie gminy. Mamy świetne miejsca przesiadkowe. I to po prostu pozwoli, żeby, mhm. żeby ta komunikacja Ale była Ale rozumiem, że darmowa komunikacja tylko wówczas, kiedy będą rządowe dopłaty? Tak, a mamy deklarację, że je otrzymamy. Już mamy pozytywną decyzję od wojewody. Gmina na to stać, Rudolf Urban. W takim wypadku też i tu, tu się zgadzamy, może nie, może nie w zupełności, ale zgadzamy się, że taka... To, dopytam to, gdzie tak, jest to ale w takim razie? Zaraz do Jak ale nie przejdę, pani redaktor, zaraz do ale przejdziemy. Jest tak ten gminny transport jest, jest ważny. Fakt, że może i późno, dopiero teraz wypłynął i wypłynął u wszystkich całej trójki kandydatów, mniej lub bardziej realnie znaczy, Zgodni w takim no, w razie. tym wypadku jesteśmy co do samej idei zgodni. Um, bardzo się cieszę, że gmina otrzymała już informację, że te środki rządowe będą, bo to faktycznie to pozwoli tą komunikację wprowadzić w życie. Dobrze, że że będzie, że ona ma być zrobiona w ramach też i dowozu dzieci do, do szkół, ponieważ mamy od długiego czasu sygnały od mieszkańców, choćby mniej miejscowość miedziana, że przejeżdża autobus szkolny, który nie zabierze ich dzieci do Tarnowa. No, i nie są z tego obwodu. i teraz e, takiego problemu e, nie będzie. E, Też uważam, że dobrze, żebyśmy nie jeździli e, autobusem do Opola, ale... Mm -hmm. I I Czekałem na tym, to. Ale... Że dobrze, że dobrze by było, żeby to, żeby to e, wcześniej dobrze zaplanować. Ponieważ z niektórych miejscowości, z niektórych więcej, z niektórych mniej, jedzie, jeździ, auto, jeżdżą autobusy też do Opola, żeby to z tymi przewoźnikami też skorelować dobrze, tak żeby na przykład na trasie Strzelce Opole jest jedyna prawie co pół godziny autobus jednego lub drugiego przewoźnika przejeżdża. W Tarnowie mamy stację kolejową w przyworach również, żeby to dobrze skorelować na tyle ile się da z tymi przewoźnikami, a także jeżeli mamy przewoźników, którzy jadą na przykład z Kamienia Śląskiego przez Chorwicę do Opola, żeby im tych tras nie odbierać tylko e, tak to zrobić żeby żebyśmy mieli swoją e, swój transport publiczny e, a z drugiej strony nie odbierali klientom e, klientów tym którzy jeżdżą już na tych na tych trasach międzymiejskich To tak czy inaczej od chcę pani Magdalena się odnieść tak, tak. to proszę bardzo Chciałabym się odnieść do tego rozkładu jazdy oczywiście nie można tego w przypadkowy sposób planować więc w momencie, kiedy już przystępowaliśmy do, do tworzenia tego wniosku, to pierwszą kwestią było zastanowienie się, jak te autobusy mają jeździć. No i oczywiście mus, musi być ich, te kursy muszą być dostosowane do rozkładu jazdy PKP, do rozkładu jazdy MZK, tak żeby mogły korzystać też osoby, które uczą się, czy to w Strzecach Opolskich, czy w Opolu, żeby mogły dojechać do szkoły, czy też do pracy. Naturalną rzeczą jest, to też wiemy z innych gmin, z przedstawicielami, których rozmawialiśmy, że kursy innych przewoźników ulegają wtedy korekcie. Nie da się tego wszystkiego tak zaplanować, no bo jeżeli będą jeździły te autobusy często, tak, żeby dostosować się do rozkładu jazdy pociągów czy MZ, no to przewoźnicy też będą patrzyli inni, ile zarabiają na tych przewozach. A tutaj dla nas priorytetem jest, żeby dzieci dojechały na czas do szkoły, żeby osoby mogły dojechać pracujące na stację przesiadkową i zdążyć do pracy oraz z niej wrócić i osoby, mhm. które chcą dojechać do urzędu, żeby mogły w tych godzinach czy do czyli praktyka pokaże mówiąc tak. krótko. Jeszcze minutka na dopowiedzenie. Tak, praktyka na pewno dużo pokaże. Mam nadzieję, że w, w trakcie przygotowywania tych, tych tras będzie jeszcze też czas na to, żeby, żeby przeprowadzić jakąś ogólnogminną nazwę, to ankietę wśród mieszkańców. Kiedy, kiedy ewentualnie są te najważniejsze momenty, w których autobusy powinny jeździć, bo czym innym jest przejazd do, do urzędu, który jest czynny od 7 do 15, a czym innym jest dojazd w pewnych konkretnych godzinach na stacje przesiadkowe czy do innych, czy do innych pociągów, żeby, żebyśmy na końcu znowu nie, nie mieli tak jak na początku było w gminie Ozimek, że było bardzo dużo kursów, a później się okazało, że przez pół roku większość tych kursów woziła tylko powietrze. No z doświadczenia gmin, gdzie komunikacja wchodziła wynika, że po pierwsze nigdy wszystkich się nie zadowoli, to jest jakby jedna rzecz, bo zawsze będą mniej lub bardziej zadowoleni, a druga kwestia jest taka, że praktyka też weryfikuje, te rozkłady, rozkłady jazdy ulegają zmianom, jako w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, czego życzę, żeby również w Tarnowie Opolskim tak się stało. Natomiast a propos życzeń, bo już musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, to na koniec jeszcze oddam Państwu głos. Myślę, że przede wszystkim po to, żeby zachęcić mieszkańców gminy Tarnów Opolski, żeby chcieli pójść do urn w najbliższą niedzielę bez względu na pogodę i inne warunki, bo frekwencja jest niezwykle ważna, więc macie teraz Państwo. Głosy. O te pana Rudolfa Urbana rozpocznijmy z tym apelem. Szanowni Państwo, w niedzielę 21 kwietnia zapraszam Państwa do pójścia do urn wyborczych. To nasz. Chciałbym powiedzieć obowiązek demokratyczny, bo tylko wtedy możemy decydować o tym, kto przez następne pięć lat będzie zarządzał gminą. To jeżeli sami nie pójdziemy, no to ktoś za nas decyduje. więc warto jednak poświęcić te pięć minut w niedzielę, żeby przyjść, wyciągnąć dowód osobisty, podpisać się pod listą wyborców, wziąć kartę do głosowania i zakreślić krzyżykiem nazwisko swojego kandydata. Mam nadzieję, że to będę ja. I wtedy wrzucić do urny wyborczej i wtedy państwo wykon. Znaliście swój obowiązek i przywilej e, e, obywatelski, e, zróbcie to naprawdę w niedzielę. Warto. Powiedział Rudolf Urban, to teraz oddajemy głos kontrkandydatce Magdalena Chudowska. Tu akurat się zgadzam, że e, dla każdego, to jak będzie wyglądała nasza gmina, jej życie i rozwój przez pięć lat, powinno być ważne. Jeżeli czujemy się związani z tym terenem, e, jeżeli nam na nim zależy, to tak naprawdę to jest największy przejaw patriotyzmu. Ostatnio była niewielka frekwencja, dlatego bardzo zachęcam, żeby pójść na wybory, żeby samemu zdecydować o tym, nie pozwalać, żeby inni decydowali za nas, ale żeby oddać ten głos niezależnie od poglądów politycznych, po prostu wypełnić ten obywatelski obowiązek i przywilej. I zdecydować o tym, co nas będzie czekało w kolejnych pięciu latach. Oczywiście ja proszę o głos na mnie i dziękuję za to poparcie, które już uzyskałam. To ja Państwu również serdecznie dziękuję i życzę powodzenia. Mieszkańców Tarnowa Opolskiego zachęcam do tego, żeby poszli do urny, zagłosowali. A przyszłemu wójtowi życzę, żeby wszystkie obietnice wyborcze zostały zrealizowane. Choć wiemy, że na pewno nie będzie łatwo bez względu na to, które z Państwa będzie pełnić funkcję wójta od tej nowej kadencji. Życzę powodzenia. Kańców mobilizujcie i mam nadzieję, że jutro w kolejnej debacie przedwyborczej również będzie spokojniej merytorycznie, bo jestem przekonana, że tak dzisiaj było. Jutro spotkam się z kandydatami na burmistrza Brzegu i to już będzie nasza ostatnia przedwyborcza debata, a dzisiaj państwu dziękuję, a słuchaczom mówię do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.